Kościoła, aby Jezus wsiębił z racji nieczystości świętego Damiana, który był w ciągu tygodnia odchodzony, święty drogę 4 maja, dzisiaj polecić się jego wygodnictwo świętego Damiana, prosić go o stanowisko. Szczególna okazja jest do tego, ponieważ tylko w 1995 obchodzi Straż Pożarna w Wyszkowicach 50-lecie swojego istnienia. My tylko tutaj, bo tak jak wczoraj wracaliśmy z Wigenia, to w rozmaitych miejscowościach było widać, jak strażacy przygotowywali się do obchodzenia uroczystości Puszczy Świętego Damiana. Wy dzisiaj obchodzicie, drodzy strażacy, swoją uroczystą zewnętrzną w czasie tej najświętszej ofiary. Chcecie właśnie Panu Bogu polecić siebie, bo przecież straża to jest człowiek, który ma być zdolny do ofiary, nawet do poświęcenia życia dla ratowania drugiego człowieka. Z ognia teraz ostatnio mieliśmy tego przykładu, jak właśnie strażacy dzień i noc, nie patrząc na zmęczenie, na wszystko inne, tylko żeby ratować życie, a potem mienie ludzkie. Najpierw jest życie, a potem mienie. I właśnie uczestniczyć ze swoim kosztem sztandarowym, który tutaj w Kościele jest obecny, serdecznie witam. Witam właśnie wszystkich przybyłych na uroczystość. Jest Pan Wójt w naszym Kościele, serdecznie go witamy. I także właśnie
się boi, uczy się co chwilę. Ciebie chyba. Thank you.
Serdecznie zaproszonych na dzisiejszą uroczystość gości w osobach sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu, druha Andrzeja Łabędowicza. Przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu, druhnę Józefę Kuras. Komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, starszego kapitana Zbigniewa Szklarskiego. Dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, starszego aspiranta Stanisława Plewkę. Członka zarządu gminnego w Krośnicach, pana Stanisława Bienia.
komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicach, drucha Jana Kubiaka. Witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Witam mieszkańców wsi Wierzchowice. Dziękuję bardzo. Proszę o odczytanie kroniki drucha Jana Wieczyńskiego. W dniu uroczystości 50. rocznicy powstania naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wierzchowice jestem upoważniony do odczytania kroniki naszej straży. W roku 1945 w Wierzchowicach została utworzona Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszy zarząd OSP, jaki został wybrany przez społeczeństwo Wierzchowice, byli druhowie. Naczelnik Pachowiak Teofil, prezes Małecki Kazimierz, sekretarz Krzyżański Franciszek, skarbnik Kubiak Jan, gospodarz Wojtyczka Teodor, członek komisji rewizyjnej Pfeiffer Jan i Stal Jan. Ogółem było 18 strażaków. Pierwszą działalnością było zdobycie funduszy. Organizowano więc zabawy taneczne, za uzyskane dochody zakupiono sprzęt przeciwpożarnicy. Remiza stała pusta. Została odkupiona sikawka konna ze wsi Świebodów. Następnie węże, busaki, hełmy, dopiero później mundury. Pierwsza akcja ratownicza była w 1946 roku w naszej miejscowości. Pożar zlikwidowano w zarodku. Sikawkę ciągli strażacy. Naczelnicy w minionym 50-leciu w Wierzchowicach to Wachowiak Teofil, Kubiak Jan, Wojtyczka Tomasz, Kaźmierczak Czesław, Pepliński Bronisław, Kałka Stefan, a na dzisiejszy dzień jest naczelnikiem Łysek Stanisław. Prezesi to Małecki Kazimierz, Jaruszewicz Jan, sekretarz Krzyżański Franciszek, Jasięga Stanisław, skarbniki Kubiak Jan, a od 1950 roku do dnia dzisiejszego Wieczyński Jan. Jednostka Ochotniczej Straży Wierzchowice brała udział w corocznych zawodach pożarniczo-gaśniczych, powiatowych i na szczeblu wojewódzkim, zdobywając wyróżnione pierwsze miejsca. W dowód uznania od władz wyższych został przydzielony w roku 1964 samochód pożarniczy. Stara remiza wymagała przebudowy, aby pomieścić sprzęt przeciwpożarowy. Została wybudowana nowa remiza ze wspinalnią do suszenia węży. Przy ofiarnej pomocy strażaków w roku 1975 na walnym zebraniu uchwalono zakupić sztandar przy ofiarności strażaków i społeczeństwa Wierzchowic oraz zakładów pracy. Sztandar został zakupiony. Wręczenie sztandaru odbyło się w lipcu 1975 roku. W roku 1980